Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części chciałbym wrócić do starego tematu, w którym zajmowaliśmy się teksturowaniem i powiedzieć trochę więcej na temat tego, jak można zrobić dobre tekstury bezszwowe. Oczywiście to, jakie one będą dobre, zależy od ilości pracy, które włożymy w ich przygotowanie, ale problem jest następujący. Biorę sobie, wkładam plane'a. Mogę nawet tego plane'a zaimportować, za chwilkę może to pokażę. I tego plane'a mapuję UV na teksturę, która jest, no powiedzmy sobie, taką zwyczajną teksturą trawy. Przełączę się do widoku z góry, wejdę do typu edycji, nacisnę U, wezmę Unwrap, a w dolnym oknie wcisnę Shift F10 po to, aby mieć edytor UV. Teraz w takim edytorze UV mogę wczytać teksturę, którą przygotowałem sobie wcześniej, znaczy ściągnąłem, zapisałem. Ona jest gdzieś, zaraz, momencik, jest tutaj. Jeszcze raz, musimy tam wejść, bo coś mi się źle kliknęło. Weźmy sobie katalog domowy, tutorial i tu gdzieś mam tekstury trawy. O, na przykład taką sobie weźmy. To jest ta najciemniejsza. I teraz ta tekstura rozwija się oczywiście na moim plane'ie w taki sposób, że jest cała na ten kwadratowy obszar mapowana. Jeżeli wyłączę sobie Cycles i przejdę do Blendera, to mogę włączyć sobie w zakładce Display Textured Solid. W tym momencie mogę teraz w trybie teksturowanym Solid obejrzeć swoją teksturę, przynajmniej taki byłby plan. Ale ponieważ miałem wcześniej wybranego Cycles i wewnątrz Cycles jakby zmapowałem teksturę UV, to teraz w trybie edycji ta moja tekstura nie jest zmapowana. Znaczy rozwinięta owszem jest, ale nie jest powiązana z obrazkiem. I można jakby się zdziwić, a trzeba po prostu powtórzyć operację wiązania tekstury z rozwiniętą siatką. Wystarczy teraz, że wybiorę z listy obrazków mój obrazek i już mam wszystko ok. I teraz tak, ta tekstura na plane, leżąc sobie tutaj, może nawet wygląda i nieźle, ale tylko dlatego, że to jest pojedynczy plane. Ona się tutaj nie powtarza w ogóle, w tym sensie, że każdy element tej tekstury jest tylko jeden raz. Jeżeli natomiast w mapowaniu UV rozciągnę trochę swoją mapę, to natychmiast się okazuje, że ta tekstura na moim plane zaczyna się powtarzać, tworząc takie niezbyt ładnie wyglądające sektory, no, które przypominają układ kafelkowy, troszeczkę coś takiego jak na kafelkach w łazience. I jest to efekt, który najczęściej nie jest pożądany i w tym tutorialu chciałem wyjaśnić, jak można czegoś takiego uniknąć. Przy okazji dochodzi tutaj jeszcze złe skalowanie, ponieważ teraz kwadratowy jest ten mój plane, natomiast tekstura jest prostokątna i ona jest ściskana w jednej osi po to, aby zmieściła się w całości na kwadratowym obiekcie. Aby uniknąć czegoś takiego, należy teksturę zaimportować w postaci plane'a. Wystarczy tylko rozwinąć menu Mesh, wybrać sobie Images as Planes. Jeżeli nie macie takiej opcji, to trzeba włączyć sobie odpowiednią wtyczkę. Tą wtyczkę uruchamiam włączając ją w konfiguracji, a okno konfiguracji włączam za pomocą Ctrl-Alt-U. W tym oknie jest zakładka z dodatkami, tu wystarczy wpisać słowo PLA i w tym momencie znajduję od razu wtyczkę Import-Export i Import Images as Planes. Powtarzałem, znaczy robiłem to już kiedyś, w związku z tym myślę, że sprawa nie jest aż taka nowa. W każdym razie trzeba mieć tę wtyczkę włączoną i wtedy w menu Add pojawia się taka opcja. Ona powinna także pojawić się w menu File Import i powinna znajdować się tutaj. Jeżeli nie będzie tutaj tej opcji, znaczy, że wtyczka nie działa prawidłowo, należy poszukać jakąś inną wersję Blendera, być może nowszą kompilację. Teraz, jeżeli wybiorę taką opcję i zaimportuję swój obrazek, zaraz go tutaj wciągnę, to jest Grass, to jest ten ostatni, to w tym momencie zyskuję taką rzecz, że ten obrazek jest skalowany zgodnie z proporcjami mojej tekstury, a więc nie jest to kwadrat, tylko prostokąt. I proporcje tego prostokąta są takie same jak proporcje mojej tekstury, skutkiem czego ona się tak nie deformuje. Generuje to troszeczkę lepszą jakość, ale mimo wszystko pozostaje ten sam problem związany z tym, że jeżeli mam rozwinięcie UV, to ono na szwach tutaj, na brzegach tej tekstury będzie się powtarzało w sposób kafelkowy. Możemy zresztą zobaczyć to nawet w edytorze UV. Jeżeli wcisnę guzik N, to tutaj jest gdzieś zakładka Display i na tej zakładce Display mogę zaznaczyć sobie opcję Repeat. To powoduje, że cała tekstura powtarza się na całej powierzchni i w tym momencie od razu widać kafelkowanie. Oczywiście, jeżeli się odsunę zbyt daleko, zaczyna brakować pamięci do wyświetlania całości. W związku z tym fragment tej powierzchni się nie pokazuje. No i teraz jak to można przerobić? Można się bawić w Blenderze albo w Gimpie. Z tym, że teraz chciałbym pokazać, jak można zrobić w Gimpie coś więcej niż tylko zamazanie pewnych fragmentów tej tekstury. Moglibyśmy mianowicie spróbować wyrównać sobie jasność tej tekstury, ponieważ ona tutaj jest w różnych miejscach różnie oświetlona. Widać, że są jaśniejsze obszary i ciemniejsze. No i to można również skorygować i do tego celu sam Blender już nie wystarczy, przynajmniej nie w prosty sposób. No więc uruchamy sobie Gimpa. To jest jeszcze GIMP 2.6, ale nie ma to żadnego znaczenia. I tę teksturę wczytam z dysku. Mam ją tutaj. To jest ten 20.
I ta tekstura, jak widać na pasku, ma rozmiar 3000 na 2000, a więc jest taka całkiem spora, ale mimo to moglibyśmy chcieć zrobić większą teksturę, która byłaby również seamless. W związku z tym, aby taką teksturę powiększyć, należy zwiększyć obszar płótna, czy też obszar, na którym ten obrazek leży. Można to zrobić przez menu obraz, wymiary płótna. Nie wiem, jak to jest po angielsku, prawdopodobnie to jest canvas size albo coś takiego. Wybieram tę opcję i tutaj, ponieważ jest 3000, wpiszę sobie 6000, czyli obrazek stanie się dwa razy większy. Wpisuję 6, naciskam tab, aby przejść do następnego okna i ponieważ tutaj są takim łańcuchem połączone obie opcje, to będą zachowywane proporcje, skutkiem czego wymiar y-owy czy też pionowy obrazka się powiększy. Teraz naciskam guzik zmień rozmiar, tekstura będzie ustawiona w lewym górnym rogu, no i już mam teksturę powiększoną, tak wygląda. To jest tekstura teraz o rozmiarze 6000 na 4000, czyli taka całkiem niezła. Aby teraz można było ten obszar, który mam tutaj pokolorowany pikselami, przenieść w pozostałe części, można skorzystać z warstw. Okienko warstw mam tutaj po lewej stronie i w tym okienku widzę tylko jedną warstwę, która teraz jest tym moim obrazkiem. Należy tę warstwę zduplikować, a więc naciskam guzik, który znajduje się w tym okienku na dole. To jest guzik, który tworzy duplikat warstw. No i mam już warstwę zduplikowaną i teraz tę warstwę należy odbić tak, aby ustawiła się po prawej stronie. Mogę zrobić to za pomocą menu warstwa, przekształcenia, odbij poziomo. Widzę, że warstwa się odwróciła i teraz za pomocą zwykłego guzika przeciągania warstw należy tę warstwę kliknąć i zwyczajnie myszą przeciągnąć, ustawiając ją z boku, po lewej stronie. Przepraszam, po prawej stronie. Teraz powiększę troszeczkę za pomocą kręcenia kółkiem myszy z ciśniętym klawiszem Ctrl, aby precyzyjnie ustawić punkt do punktu tą moją warstwę w odpowiednim miejscu. Myślę, że tu będzie dobre miejsce. OK. Widać przy okazji, że to odbicie lustrzane powoduje, że natychmiast oko rozpoznaje pewną symetrię w tym obrazie, ale nie szkodzi. Teraz taką warstwę należy połączyć, tą, którą mam, z tym tłem. Można to zrobić za pomocą guzika, który jest tutaj. To jest obniża warstwę. Nie, to nie jest to. Można wziąć sobie menu i tutaj jest połącz w dół. U mnie to jest Shift plus M. Ale można również kliknąć prawym klawiszem w okno, gdzie są warstwy i wybrać polecenie spłaszcz obraz. W jednym i w drugim przypadku wszystkie warstwy spłaszczą się do jednej. Widać przy okazji, że te warstwy, które były poprzednio, miały taką klatkowaną powierzchnię tutaj, to było tło, i to tło miało tak zwany kanał alfa, czyli było przezroczyste. W tym momencie ta moja warstwa nie ma kanału alfa, a więc zamiast przezroczystości musi mieć coś takiego jak kolor tła. Bieżącym kolorem jest czarny, w kolorze tła, dlatego został on tutaj użyty do wypełnienia tej przezroczystości, która znikła. Aby mieć przezroczystość, musiałbym kliknąć na warstwę i wybrać sobie, kliknąć prawym klawiszem oczywiście, i wybrać polecenie dodaj kanał alfa, to nie jest teraz takie istotne. Teraz tak, powtórzę tę samą operację, kopiując tę warstwę. Zrobię to już swoimi skrótami klawiaturowymi, a więc mam już kopię. Teraz tę warstwę należy odbić sobie w pionie teraz. Odbijam ją w pionie. Ona się tutaj oczywiście znalazła. Należy dodać do niej kanał alfa. Jak widać, ten kanał alfa wcale tutaj się nie pojawił, a więc mogę usunąć tę warstwę i zrobić to jeszcze raz. Kanał alfa dodaję do warstwy, która jest teraz na samym dole. Ten kanał alfa oczywiście tutaj już jest, ale widzę na razie czarny kolor, który należałoby jakoś stąd wywalić. Mimo to, nie przejmując się, można to zrobić. Klikam w zaznaczenie za pomocą różdżki. To jest takie narzędzie, które określa kolory, które mogę sobie wybrać. Klikam następnie w to zaznaczenie i już widzę, że obrysowało się takim wędrującym obrysem, który przypomina troszeczkę spacerujące mrówki. I teraz naciskam klawisz Delete, aby wykasować kolor z tej warstwy. Ona się w tym momencie staje przezroczysta. Następnie naciskam Ctrl-Shift-A, aby usunąć to zaznaczenie i teraz mogę już swoją warstwę zduplikować. Ona będzie po zduplikowaniu również pamiętała, że ma kanał alfa, a następnie biorę przekształcenie, odbij pionowo i od razu mam odbicie, które się idealnie równiutko ustawiło. No i widać teraz, że ta moja tekstura, chociaż początkowo wydawała się całkiem niezła, ma jakiś wzór na sobie, więc generuje pewnego rodzaju powtarzające się elementy. Jednocześnie taka tekstura, jeżeli ustawiłbym ją w kafelkach, byłaby już bezszwowa. Na początku połączę te warstwy, mieć jeden obrazek. Możemy zobaczyć, jak będzie ta tekstura wyglądała, gdybym chciał, żeby była bezszwowo ustawiona kilka razy, na przykład 3x3. W tym celu z menu filtrów wybieram sobie pozycję odwzorowania i polecenie małe kafelki. Jeżeli wybiorę duże kafelki, czy takie, to z tych obrazków, które mam, otworzy mi się jeszcze większy obrazek, kilkakrotnie powtórzony. Natomiast małe kafelki zachowują oryginalną wielkość. Wybiorę sobie teraz na przykład rozmiar w kafelkach 3x3, wcisnę OK. No i oczywiście po przetworzeniu tego obrazu dostanę tą teksturę pomniejszoną 3 razy, ułożoną obok siebie. Jak widać, nie ma tutaj szwów,
Nie istnieje coś takiego jak wyraźna granica między teksturami, ale naszym okiem jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś jest nie tak, ponieważ istnieje taki powtarzający się deseń. I teraz przy teksturach bezszwowych, a to już jest tekstura bezszwowa, właśnie ten problem jest najgorszy. Problem powtarzającego się wzoru. I do tej pory w kursie nie mówiłem jeszcze, jak można tego uniknąć. Zatem cofnę i tę teksturę spróbujemy sobie poprawić, tak aby jej wzór nie powtarzał się w tak ewidentny sposób i dzięki temu będzie ona nadawała się na elegancką teksturę seamless, która będzie miała dobrą rozdzielczość. A więc teraz tak, aby usunąć ten powtarzający się deseń, trzeba zauważyć, skąd on się bierze. Ten deseń pochodzi stąd, że mamy przede wszystkim na różnych obszarach tej tekstury różne kolory. Mamy na przykład taki dosyć ciemny zielony, mamy także jasny żółto-zielony, mamy tutaj ciemniejszy kolor na krawędziach, no i w środku jest oczywiście ustawiony symetrycznie na skutek kopiowania wzór. A więc na początku należałoby wyrównać jasności tej tekstury, czyli spowodować, żeby ona w każdym miejscu była tak samo jasna, żeby nie było ciemniejszych obszarów i jaśniejszych, a jednocześnie, aby pozostał ten sam kolor, taki jaki jest teraz. Można to zrobić, tworząc kopię tej warstwy, którą mam i stosując filtr, który nazywa się rozmycie Gaussa. Rozmycie Gaussa, który zastosuję, to nie będzie rozmycie, które rozmywa w rozmiarze 5 pikseli, tylko weźmy sobie na przykład 150 pikseli. Robię tak duże rozmycie dlatego, że ten obrazek jest duży i potrzebuje rozmycie, które będzie wielkości co najmniej kilkudziesięciu pikseli. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, trzeba na to rozmycie chwilę poczekać. Jest to dość spory obrazek i dodatkowo jeszcze rozmywa w każdym punkcie obszar o wielkości 150 pikseli, więc ma sporo liczenia, dlatego ten pasek idzie tak powoli. Za chwilę będziemy mieli. Tak wygląda mój obrazek rozmyty, ale proszę pamiętać, że ten obrazek to jest tylko druga warstwa, która zasłania mi teraz moją warstwę oryginalną. Mogę kliknąć w oko, aby je wyłączyć i wtedy nie widać tej warstwy, natomiast widać warstwę, która jest pod spodem. Przy czym aktywną warstwą jest teraz ta, która jest tutaj zaznaczona. Teraz, ponieważ mam już rozmycie, straciłem wszystkie szczegóły z tego mojego obrazka, ale powstała mi taka mapa kolorów jakby. Użyjemy tej mapy za chwilkę, aby poprawiać kolory, więc zrobię sobie jeszcze jedną kopię. To mogę wyłączyć, żeby nie było jej widać. I teraz ta kopia, która jest tutaj, musi być przeze mnie skonwertowana na obszar czarno-biały. Zatem biorę sobie z menu polecenie kolory, desaturacja. Desaturacja jest to proces, który kolory zamienia na odcienie szarości. I mogę tą desaturację przeprowadzić według jasności i jaskrawości lub według uśrednionego jakiegoś koloru. I teraz trzeba popatrzeć, który z tych dwóch parametrów jest jaśniejszy. Mam tutaj jasność. Myślę, że ta jasność będzie ok. Są dość silne różnice pomiędzy elementami. A więc wybiorę sobie konwersję według jasności. I teraz mam skonwertowany ten obraz. I teraz obraz, który mam tutaj, ten szaro-czarny, muszę przemnożyć przez obraz, który jest oryginalny, czyli przez to moje tło, czyli przez ten. Jeżeli jeden przez drugi przemnożę, to ciemne obszary, które są w tym obrazie, przyciemnią mi obszary, które są w moim oryginalnym tle. A więc ten ciemny obszar, który mam w tym miejscu, będzie dodatkowo jeszcze przyciemniany przez ten ciemny obszar. Nie chcę, aby tak było, w związku z tym potrzebuję tą sytuację odwrócić. Chciałbym, aby ten jasny obszar, który tutaj mam, przyciemnił mi ten jasny obszar, który mam na teksturze. W związku z tym muszę jeszcze dodatkowo wykonać na tej mojej mapie biało-czarnej, czy też w odcieniach szarości, operację taką jak inwersja. Odwracam kolory tutaj, no i dostałem teraz elegancką odwróconą mapę jasności. Tę mapę jasności muszę przemnożyć przez to, co uzyskałem na swoim oryginalnym poprzednim rysunku. Przeniosę tę warstwę niżej, żeby wszystko grało. I teraz widzę, że mam tutaj taki jakby osłabiony kolor, czy też uśrednioną jasność wszędzie. Jasność wszędzie jest taka sama. Jeżeli wyłączę tę mapę, która przemnaża, zobaczę, że tutaj kolory są intensywniejsze i są między nimi dużo większe różnice. Tutaj te kolory wszystkie są takie troszeczkę przyciemnione. Teraz mogę połączyć tę warstwę z moją warstwą na samym dole. No i to, co mi zostało, to skorygować te różnice w jasnościach tutaj. Tak wygląda moja rozmyta mapa kolorów. Myślę, że tą mapę będę musiał wyrzucić i teraz sobie zrobić z tej, która mi została, nową mapę, ponieważ ta ma już skorygowane jasności barw. A więc robię kopię tej tekstury, czy też tej warstwy i znowuż używam filtru, rozmycie Gaussa 150. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba znowuż będzie troszeczkę poczekać. No i teraz tak, jasność obrazka mam już skorygowaną. Wszędzie jest taka sama, natomiast kolory wszędzie są jeszcze różne. I te kolory również w takim szerszym zakresie musiałbym wyrównać, aby ta tekstura nabrała jakichś cech takich w miarę stabilnych, jeżeli chodzi o obszary i ich barwy.
A więc teraz tak, wybieram sobie narzędzie, które służy do zaznaczania według koloru. Jest to taki kolorowy picker tutaj i w opcjach tego narzędzia mogę ustawić sobie zmiękczaj krawędzie z jakimś promieniem dosyć sporym, co oznacza, że jeżeli pojawi się jakaś krawędź zaznaczenia, to ta krawędź będzie dodatkowo jeszcze zmiękczona takim gradientem, a więc nie będzie ostra, tylko wygładzona ładnie. Będzie płynne przejście od obszaru zaznaczonego do niezaznaczonego. Promień tego płynnego przejścia to jest 66 pikseli teraz. Mogę dać nawet troszeczkę więcej, 70 kilka. I teraz mogę jeszcze ustawić sobie, aby próg, który jest używany przy zaznaczaniu tego samego koloru, był troszeczkę osłabiony. Jeżeli dam próg na 0, to będę zaznaczał pojedynczy kolor. Tylko jeden kolor w sensie jego składowych RGB, nic więcej. Jeżeli ten próg troszeczkę osłabię, to w tym momencie oprócz jednego koloru będę zaznaczał też kolory do niego podobne. No i teraz, jeżeli kliknę sobie na mojej warstwie, która jest rozmyta, na przykład tutaj w środku, to w tym momencie natychmiast, powinienem zaraz zobaczyć, już się coś dzieje, zaznaczyłem wszystkie obszary, które mają podobny ten jasno taki żółto-zielony kolor. Obszary, które są ciemne, nie zostały zaznaczone. No i teraz przychodzi czas na ręczną edycję i korektę tych kolorów, ale aby nam nie przeszkadzała ta maska, wcisnę Ctrl T, aby ją ukryć. Zaznaczenie nadal jest aktywne, ale teraz go nie widzę, dlatego mnie przeszkadza. Teraz należy wyłączyć tę warstwę, tak aby nie było jej widać, i kliknąć w warstwę, którą mam w tle. To moje tło, to jest moja warstwa aktywna, to jest ta moja prawdziwa trawa. I teraz należy dokonać korekty barw w taki sposób, aby nie było widać tych różnic w kolorach. Wystarczy tylko, że wezmę sobie na przykład barwienie, i od razu widać, że domyślne ustawienia w tym okienku natychmiast zmieniają mi w jakiś taki dziwny sposób kolory w mojej teksturze. To, co teraz muszę zrobić, to dobrać odpowiedni odcień tych barw, a więc przesuwam delikatnie suwak i patrzę, co wychodzi. Chodzi mi o to, aby uzyskać kolor zielony zbliżony do tego koloru, który mam teraz w mojej teksturze. Może to być kolor, powiedzmy sobie, jakiś taki. Teraz należy zmniejszyć jego nasycenie. Być może trzeba zmniejszyć jego jasność. Proszę zobaczyć, jak ten kolor zaczyna pasować do całego obrazu. Oczywiście trzeba mieć tutaj wrażliwe oko i troszeczkę doświadczenia, aby dobrać te kolory w sposób właściwy, ponieważ trzeba naraz manipulować aż trzema parametrami. Niemniej jednak jest to możliwe i przy jakiejś odrobinie wprawy daje dość dobre wyniki. No i teraz trzeba pokombinować jeszcze troszkę. Być może taką operację trzeba powtórzyć kilka razy. Zobaczymy. Myślę, że tu jeszcze z nasyceniem trzeba by pokombinować. Więcej to jest za jasny. Mniej robi się zbyt szary. Myślę, że to gdzieś tu by było i jasność teraz troszeczkę obniżymy. O, tak jest całkiem nieźle. Być może jeszcze sam odcień tego koloru można byłoby skorygować. Zobaczmy, teraz jest trochę za bardzo żółty. Teraz się robi trochę za bardzo zielony. No, myślę, że tak. Może trochę mniej. Tak, można byłoby to zostawić. OK, a więc naciskam teraz guzik OK. I proszę zobaczyć, tak wygląda moja tekstura. Jeżeli cofnę, wcisnę Ctrl Z, to różnica jest widoczna, a więc ta korekta, którą teraz wprowadziłem, rzeczywiście była potrzebna. Wciskam teraz ponów operację, aby to moje cofnięcie anulować. No i teraz trzeba pamiętać, że mam cały czas zaznaczenie tych kolorów, które wcześniej tutaj wybrałem. A więc jak wcisnę Ctrl T, to moje zaznaczenie się tutaj pojawi. No i to jest w porządku. Teraz mogę zaznaczyć kolory, które są ciemne, a więc znowu wybieram sobie zaznaczenie barw z tymi samymi ustawieniami, które miałem poprzednio i zaznaczam ciemne kolory. Kliknąłem w tym miejscu. Powinien być przeszukany cały obraz i teraz mam zaznaczone wszystkie ciemne rejony i te ciemne rejony również w podobny sposób należy skorygować, a więc przechodzę sobie do warstwy z trawą, wyłączam zaznaczenie, no i teraz biorę sobie znowuż barwienie. Mogę wybrać stąd również inne narzędzia, na przykład balans kolorów. Balans jest o tyle fajny, że mogę zdejmować poszczególne składowe w delikatny sposób. Na przykład mogę spowodować, aby te ciemniejsze kolory, i to rzeczywiście ciemniejsze kolory, miały trochę mniej koloru żółtego, a trochę więcej niebieskiego. Albo odwrotnie, mogę dodać im kolor żółty, zmniejszając ten suwak, czy też jego pozycję w kierunku ujemnym. Jeżeli to zrobię, to proszę zobaczyć, ciemniejsze kolory, które były poprzednio, zażółcają się i dzięki temu uzyskuję ładniejszą trawę. Ale nie będę tego tutaj robił, wcisnę Escape. Wrócimy do swojego starego okna. A więc biorąc swoje okno, w których mam odcienie, znowuż muszę przeprowadzić tę samą operację, a więc należy znaleźć gdzieś tę optymalną barwę, którą miałem poprzednio. Jak widać, można zrobić trawy, które byłyby wysuszone i takie placki tutaj poustawiać, zestawić. Zobaczmy, może jakby było w takim przypadku. Teraz troszeczkę mniejsze nasycenie. Czy może trochę bardziej żółty kolor. I oczywiście możemy skorygować tutaj jasność, a więc w tym momencie mielibyśmy bardzo elegancko uśredniony kolor trawy wszędzie. Nawet po takiej grubej przymiarce na szybko robionej. Myślę, że tu jeszcze troszeczkę można byłoby skombinować z tym odcieniem coś. Dobra, to jest bardzo blisko tego, co można byłoby uzyskać. Jeszcze chyba odrobinę będzie trzeba mu zdjąć nasycenie.
To są minimalne zmiany i trochę podniosę jasność. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, nie jest to dobre, ponieważ zaczyna się on już pojawiać tutaj. Staje się widoczny. Ale jest niestety trzeba troszeczkę pokombinować. Jak mówię, jest to spokojna praca przy herbatce. Oczywiście ktoś, kto widzi źle kolory albo ma z tym problem, nie może takiej pracy wykonać dobrze. Chociaż kto wie. Osoby, które źle widzą kolory, doskonale pracują w odcieniach szarości. Ponieważ tam i tak jest wszystko jedno, jaki kolor mamy. Dobra, myślę, że tak można by to było zostawić, chociaż nie za bardzo mi się podoba ten odcień. Być może coś tu jeszcze należałoby przekręcić. Więcej jasności to oczywiście źle. Mniej też źle. Myślę, że nasycenie i odcień tutaj jest teraz ważny. Troszeczkę jeszcze spróbujmy podnieść nasycenie. Ten kolor rzeczywiście trochę się poprawił. No i sam odcień, nie wiem, czy byłoby dobrze go jeszcze ruszać w kierunku lekkiego żółtego. Dobra, myślę, że tak może być ok. To jest całkiem niezły rezultat. Dobra, więc tak zostawiam. Usunę teraz tę kopię, którą miałem wcześniej. To jest ta kopia z rozmyciem. Nie będzie mi już potrzebna. No i zostało mi samo tło. Oczywiście istnieje tutaj jeszcze zaznaczenie, które należy wyłączyć przez kombinację Ctrl-Shift-A. Można też alternatywnie wziąć zaznaczenie i nic. To jest standardowy skrót. Część z innych skrótów mam pozmienianą. No i teraz tak. To jest moja tekstura, która jest już maksymalnie sensownie wyrównana. Aby miała ona żywe kolory, takie zielone i ładne jak poprzednio, należy skorygować ogólny kolor całości. Wybieram zatem z menu kolory takie polecenia jak poziomy. Poziomy to jest takie narzędzie, które pozwala zobaczyć, jak rozkładają się najczęściej występujące kolory, w sensie ich wartości w obrazku. I jak widać, sporo jasnych kolorów zostało usuniętych przez tamto nasze przemnożenie. Tamto przemnożenie natomiast nie usunęło względnej częstości występowania kolorów, w związku z tym możemy powiedzieć, że w tym miejscu to jest maksymalna jasność. Jeżeli teraz tę strzałkę przesunę w lewą stronę, to określam jakby nowy zakres, na którym ten histogram ma się układać i to powoduje, że wszystkie moje kolory tutaj stają się od razu jaśniejsze. Widać też, że tutaj będzie pewien problem, ponieważ na granicach mamy wyraźnie ciemniejsze kolory i tych skorygować się za dobrze nie udało. Ale w tym momencie poradzimy sobie inaczej. Wykorzystamy teraz zaznaczenie prostokątne i zaznaczę pewien obszar, który będzie nie od samego brzegu, ale od pewnego miejsca, od krawędzi. Aby zaznaczyć idealnie kwadratowy obszar, muszę wcisnąć klawisz Shift. Jeżeli teraz rozciągnę swoją teksturę na przykład dotąd, no to mam już ładne zaznaczenie. Mogę teraz taką teksturę kliknąć w środku i ustawić w tym miejscu, w którym bym chciał, aby była ustawiona. Myślę, że dam ją tutaj. Troszeczkę ją jeszcze rozciągnę, oczywiście znowu przytrzymując klawisz Shift. I teraz taką teksturę, jeżeli chciałbym, aby była kwadratowa, należy obciąć, czyli obciąć te brzegi, które nie zostały zaznaczone. Można to zrobić bardzo łatwo skrótem klawiaturowym, wystarczy tylko wybrać sobie polecenie obraz. Jest gdzieś tutaj takie coś jak kadruj według zaznaczenia. Ja sobie do tej operacji przywiązałem skrót Shift-R, ale to nie jest standard. Jeżeli to zrobię, mam teraz idealnie kwadratową teksturę. Ona nie musi być kwadratowa, ale kwadratową możemy sobie na razie zrobić. To jest ponad 3900 pikseli na 3900, więc prawie 4000 na 4000 mam. Całkiem niezły rozmiar. I aby teraz ta tekstura stała się rzeczywiście bezszwowa, możemy zobaczyć jeszcze wcześniej, zanim to zrobimy, jakby wyglądała w formie małych kafelków. 3x3, zobaczmy jak to będzie. Widać, że jest całkiem nieźle, pomijając te niewielkie różnice w jasności, ale to już będziemy sobie mogli skorygować za chwilkę ręcznie. Teraz trzeba ustawić ją jako rzeczywiście bezszwową, a więc biorę sobie narzędzia, filtry, znana opcja odwzorowania i później stwórz bezszwowy. Mam na to nawet skrót klawiaturowy, też dodany zręcznie. I teraz dopiero tą teksturę można zacząć tuningować. I teraz trzeba pamiętać, że jeżeli będę chciał malować po tej teksturze, czyli na przykład przesunąć jakieś piksele stąd w inne miejsce, to jednocześnie tracę informacje i ta tekstura staje się coraz uboższa. Mimo tego ten wzór musimy jakoś pokonać, ponieważ znowuż pojawi się tutaj pewien taki powtarzający się schemat związany akurat z gęstością, czy też z kontrastem tych punktów. A więc biorę sobie narzędzie takie jak pieczątka, ustawiam wielkość na jakiś taki w miarę rozmyty rodzaj kółka, ustawiam mu maksymalny rozmiar, no i resztę mogę zignorować, z tym, że nie zaznaczam twardej krawędzi. Twarda krawędź powoduje, że będę miał troszeczkę problemów z antialiasingiem, a tak ładnie się wszystko będzie mieszać. To kółko jest teraz takiego rozmiaru. No i teraz tak, aby klonować obraz, czyli kopiować go na przykład z jednego obszaru na drugi, należy kliknąć z klawiszem Ctrl w jakimś miejscu, aby to kółko zapamiętało obszar, który będziemy klonować. Teraz ten obszar, który mam tutaj, mogę sklonować delikatnie w inne miejsca. Jednocześnie, jeżeli wcisnę klawisz myszy, będę go przesuwał, to ten obszar klonujący będzie mi przesuwał się również, także będę klonował coraz te nowe obszary mojego obrazka. Teraz to, co trzeba zrobić, to tak sprytnie sklonować ten obszar, aby nie wystąpiły te efekty powtarzającego się wzoru.
A więc spróbuję zrobić to jakoś tak tutaj. Trzeba przy tym uważać, brać z różnych miejsc obrazki. Weźmy sobie to w ten sposób, sprawdźmy. I to, o co mi tutaj chodzi, to zabicie tego takiego powtarzalnego wzoru. Zobaczymy, jak to się uda. Oczywiście każde kopiowanie usuwa piksele, więc mam ich tutaj efektywnie coraz mniej i ten mój obraz, ta moja tekstura staje się coraz gorsza przez to. No ale trudno. Takie są koszta, że tak powiem, pracy. No i tak postępując, bawiąc się tym w odpowiednio długim czasie, mogę przygotować swoją teksturę do tego, aby była naprawdę bez szwowa i żeby nie miała żadnego powtarzającego się wzoru. Trzeba przy tym pamiętać, że wzór, który się na teksturze powtarza, bierze się zawsze stąd, że ta tekstura jest niejednolita. A więc im będę miał teksturę bardziej wygładzoną, bardziej jednolitą, bardziej taką samą w każdym swoim obszarze, samopodobną można powiedzieć, tym ten wzór będzie słabiej widoczny i to powtarzanie się będzie mniej dokuczliwe. Teraz tak na oko patrząc, wszystkie jasne i ciemne obszary muszę tutaj zaznaczyć, kliknąć, aby znikły, aby się po prostu przestały na tej teksturze odznaczać od reszty. Zostało mi jeszcze kilka obszarów, tylko jakieś kwiatki, gdyby na niej były, powiedzmy sobie fragmenty listków, niejednolicie oświetlone górki, jakieś cienie, poświaty. Wszystko to musi zostać usunięte. Teraz zrobimy znowuż sobie teksturę bezszwową, filtry, odwzorowanie, stwórz bezszwowy i popatrzmy, co tu się dzieje. Znowuż pojawiły się jakieś placki, które należy zamalować, więc znowuż powtarzam operację malowania, klikając tu i ówdzie, czasami przesuwając, aby uzyskać jakiś taki w miarę jednolicie pokryty obszar. Dużo trawy, która tutaj była ładnie zaznaczona, już straciłem, ale jest to niestety nieuniknione przy takiej metodzie. Dobra, staram się gadać o niczym, ale zostało mi już niewiele kliknięć i za chwilkę będziemy mogli zakończyć ten proces. I jeszcze raz wcisnę teraz K. No to nie był ten klawisz. Zobaczmy. Już jest lepiej. Teraz sprawdźmy w filtrach, jak wyglądają małe kafelki 3x3. Znowuż pozwoli nam to ocenić, czy nasza tekstura jest w miarę akceptowalna. Jak widać, ten wzór, który się tutaj powtarza, jest już bardzo słabo widoczny. I generalnie rzecz biorąc, jeszcze trochę zabawy mogłoby również ten wzór usunąć. Ceną byłoby utrata kolejnych szczegółów, ale taką teksturę można już nawet zostawić, a więc ściskam Ctrl-Z, aby cofnąć ostatni filtr i tą teksturę mogę zapisać jako na przykład trawa bez szwów. Ok. Zapisuję to jako JPEG z kompresją powiedzmy sobie 95%. W zasadzie to ostatnie 5% jest mało istotne, a rośnie bardzo wielkość pliku, przy czym dużo informacji i tak nie zaoszczędzimy. No i teraz mogę zamknąć GIMPa. Nie zapisujemy tego obrazka, ponieważ już został zapisany. Wracam do Blendera. No i teraz należałoby wczytać ten nasz obrazek i zobaczyć, jak on rzeczywiście tutaj elegancko działa. A więc może tak. Tego plugina, którego mam tutaj, usunę i zaimportujemy sobie zupełnie nowego, na czysto. I to będzie trawa bez szwów. Wczytałem, powiększę go troszkę. Proszę zobaczyć, że nie wydaje się, żeby był jakoś szczególnie mocno ustawiony tak, żeby ten pattern tutaj istniał, ale rzeczywiście będzie go widać, jeżeli spróbuję w mapowaniu UV powiększyć swoją siatkę. Jeśli tę siatkę powiększam, widać takie delikatne, powtarzające się marmurkowe schematy idące lekko na ukos. Trzeba byłoby w takim razie wrócić do GIMPa i jeszcze troszeczkę to poprawić. No i tyle. Myślę, że w takim tutorialu pokazałem, jak można poprawić tak zwany banding, znaczy może to nie jest banding, tylko taki repeating pattern, oraz jak zrobić, żeby była rzeczywiście bezszwowa. No i w tym celu niewiele trzeba było korzystać z Blendera, a większość kolorów i operacji na obrazie robiliśmy w GIMPie. Dobra, myślę, że to jest wszystko na ten temat. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.